wszystko na to, powiedział motyl Emanuel. To jest prostokątne i niebieskie i jest w tym też białe okienko. Czy to przypadkiem nie urwał się kawałek błękitnego nieba? Ależ skąd? Niebo było całe, nie brakowało ani kawałka. Był na nim tylko biały obłok, który wyglądał jak mądry staruszek. Krótko mówiąc, Emanuel znalazł zgubiony zeszyt ucznia Józefa Czuńczy, ale nie umiał czytać. Panienka i Emanuel patrzyli na zapisaną pierwszą stronę i nic a nic nie rozumieli. Może według tego się tańczy? Powiedziała w końcu makowa panienka. Ja bym poszedł dalej, powiada Emanuel. Mnie to przypomina rozmaicie nastroszone dzioby kosów. Ja jestem Kleks z zeszytu Czuńczy. Ojej! Krzyknęła makowa panienka, bo tak brzydkiego kleksa to jeszcze nie widziała. Mam na imię Kleks, a na nazwisko Czuńcza. Papa! Popatrz, panienko, jak ja wyglądam. Panience nie podobał się, ale na pocieszenie powiedziała mu. Nie martw się, motyl czarnoskrzydły też jest czarny. No tak, tylko że do głowy przychodzą mi same czarne myśli. Że nie kocham cię już ani trochę i takie tam różne. Przestań! Nie znoszę tego! Jakby tak, to ja na was inaczej. Wszędzie zapanowała cisza i ciemność. A z tej ciemności słychać było głosy. Wszyscy martwili się, jak to będzie na świecie bez słoneczka. Już czuję, jak ci więdnie sukienka. Chodź tu, chodź tu, ty czarny wstręciuchu. Już się nie bójcie, powiada mądry staruszek. Kleks spłynął do morza. A przecież jeden kleks nie zabarwi morza. No to cześć! Obłok uśmiechał się i odpłynął dalej swoją drogą, a oni machali mu na do widzenia.